Dzień dobry. Po pierwszym wykładzie z biologii molekularnej, część B w roku akademickim 2021-2022, dostałem maila od jednej z osób, które w tym wykładzie uczestniczyły, z kilkoma pytaniami. Więc pomyślałem, że ponieważ zagadnienia, jedno z nich szczególnie, jest być może łatwiejsze do zrozumienia przy użyciu pewnych schematów czy animacji, także postanowiłem ten krótki film nagrać, żeby odpowiedzieć na te wszystkie wątpliwości. Więc pierwsza wątpliwość podniesiona w mailu dotyczyła tego, czy omówiona na wykładzie replikacja DNA jest charakterystyczna dla eukariontów. Tutaj zdecydowanie odpowiedź twierdząca, tak, jest to charakterystyczna dla eukariontów, przy czym warto pewnie wspomnieć, że gro tych wyników badań, które doprowadziły do zrozumienia tego systemu replikacyjnego, została wykonana na przykładzie drożdży piekarniczych Saccharomyces cerevisiae, czyli tego jednokomórkowego, modelowego organizmu eukariotycznego. No i przechodząc do, myślę, że głównej części wiadomości, którą otrzymałem. Sprawa dotyczy tego, że być może niejasno po prostu podczas wykładu opowiedziałem o replikacji tych telomerów, które się skracają w konsekwencji. Więc tutaj przygotowałem taką animację i proponuję, żebyśmy razem przeszli jeszcze raz przez ten problem. Więc przed replikacją sytuacja wygląda w ten sposób, że jest tak zwany 3' overhang, czyli że jedna z tych nici dwuniciowej struktury DNA w obszarze telomerowym wystaje. I tą wystającą nicią jest ta, która ma koniec 3' wystający. Więc zanim rozpocznie się ta replikacja telomerów, oczywiście helikaza doprowadzi do rozejścia się tej podwójnej helisy na pojedyncze nici. Teraz, co się wydarzy? W przypadku nici tej opóźnionej dojdzie do syntezy startera RNA i wydłużenia tego startera. Dalej polimeraza delta będzie dobudowywać się brakującą nici. W ten sposób zajdzie replikacja. Natomiast jeżeli chodzi o syntezę nici prowadzącej, no to ona postąpi tak jak normalnie, to znaczy w trybie, nazwijmy to, ciągłym. No z tą różnicą, że oczywiście, ponieważ matryca dla syntezy nici prowadzącej jest od początku krótsza, więc no nie jest w stanie ta polimeraza, wszystko jedno, czy to delta, czy epsilon, ale bo tak jak wspominałem na wykładzie, różnie to bywa, w każdym razie doprowadzić, dosyntetyzować tej luki, ponieważ po prostu nie ma matrycy, która by na to pozwalała. Dalej dochodzi do degradacji startera RNA i po syntezie mamy mniej więcej taki krajobraz. Problemem pewnym jest to, że o ile tutaj na górze pokazana podwójna helisa DNA będzie miała nierówno skończone, nierówne końce, krótko mówiąc, to ta dolna podwójna helisa będzie miała tak zwane tępe końce, czyli jedna i druga z nici, zarówno ta zakończona jako 3', jak i ta zakończona jako 5', będą miały tę samą długość. Więc ta końcówka będzie inna w górnej i dolnej nici. I prawdopodobnie, o czym być może właśnie na wykładzie niedostatecznie wyraźnie powiedziałem, prawdopodobnie z tego powodu dochodzi do, na pierwszy rzut oka, niezrozumiałego usunięcia nici matrycowej w tej dolnej podwójnej helisie, a więc jest tutaj miejsce w rzeczywistości, w przenośni, do tego, żeby syntetyzować starter RNA i wydłużyć nić, tak jak mniej więcej to się dzieje we fragmentach okazakich. I po zakończonej syntezie oczywiście dochodzi do usunięcia startera RNA i w ten sposób powstaje nam ta nić wiodąca pierwotnie, która jest skrócona z wcześniej wspomnianych powodów, a także ta matrycowa nić dla syntezy nici prowadzącej jest w tej chwili wcięta, to znaczy jest końcówka, ta 5' wsunięta, a więc powstaje taki sam 3' overhang, tak jak to ma miejsce w tej górnej
nici i górnej strukturze, może raczej podwójnej helicy DNA. I teraz przechodząc do dalszych pytań, które pojawiły się w tej wiadomości e-mail, czy dobrze rozumiem, że początkowo syntetyzowana jest cała nić wiodąca, właśnie tak było, a następnie z jakiegoś powodu kilkadziesiąt ostatnich nukleotydów ulega degradacji przez enzymy. Dokładnie tak. I powstaje problem podobny do tego przy nici opóźnionej. Absolutnie tak. Nie ma gdzie powstać starter, a polimeraza nie ma do czego dobudować czy dobudowywać nukleotydów, żeby załatać tę dziurę. Właśnie jest dokładnie tak, jak ta osoba tutaj nam napisała. Przy czym pewną zaletą tego rozwiązania, no oprócz tego, że tu trudno mówić o zaletach czy wadach, bo po prostu ewolucja doprowadziła do takiego stanu rzeczy, jest taka, że oba te końce mają w tej chwili, choć są skrócone oczywiście, ale mają taką samą budowę. A i tak w pełni takiej samej struktury odtworzyć nie mogły, bo najlepsze, co można było osiągnąć, no to ten stan tępego końca, czy tępego zakończenia dolnej podwójnej helicy. Natomiast to wygląda w rzeczywistości, przynajmniej w podstawie badań wykonanych na Saccharomyces cerevisiae, badacze doszli do takich wniosków i prawdopodobnie ma to właśnie pewne zalety, jeżeli można tak powiedzieć, które umożliwiają wytworzenie charakterystycznych dla telomerów struktur, które szczegółowo chciałbym z kolei przedstawić na następnym wykładzie za prawie czy właściwie niecałe 2 tygodnie na drugim wykładzie z tej serii. I przechodząc do ostatniego pytania, które było w mailu, czy jest to typowe dla drożdży, czy raczej jest to rozciągane na wszystkie organizmy eukariotyczne. Więc no tutaj oczywiście, ponieważ od eukarionta do eukarionta mogą być no różne drobne, powiedzmy, różnice, więc nie umiem jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć. Poza tym nie zbadaliśmy wszystkich organizmów eukariotycznych i na razie na to się nie zapowiada, ale myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że te najogólniejsze prawidłowości replikacji eukariotycznego DNA są no, wspólne dla przynajmniej tych organizmów eukariotycznych, które do tej pory zostały zbadane. Także proszę pamiętać, że te badania, które w trakcie wykładu przedstawiłem, są akurat wykonane na modelu drożdżowym, ale myślę, że te najważniejsze informacje będą także aktualne w odniesieniu do pozostałych organizmów eukariotycznych. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na wykładzie.